Miejska Biblioteka Publiczna imienia Aleksandra Skulteta w Tczewie włączyła się w ogólnopolską akcję Nocy Bibliotek. Tczewska Książnica przyłączyła się do drugiej już ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek. W sobotę, 4 czerwca o godzinie 18, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Aleksandra Skulteta po raz pierwszy będzie w atrakcyjny i niekonwencjonalny sposób prezentować zbiory oraz ofertę edukacyjno-kulturalną. Jaki jest cel tej akcji? Akcja ma na celu popularyzację bibliotek jako instytucji kultury, ma na celu popularyzację czytelnictwa, zachęcenie czytelników do odwiedzania biblioteki tego dnia, ale także oczywiście, żeby związać ich na dłużej z naszą instytucją i każdą biblioteką w Polsce, a poza tym też pokazać, że biblioteka to jest nie tylko wypożyczanie książek, gromadzenie, udostępnianie, ale również wiele akcji popularyzujących czytelnictwo, co też będzie miało miejsce w czasie Nocy Bibliotek. Co tego dnia będzie wyróżniało tczewską, bardzo szczególną bibliotekę od innych biorących w Nocy Bibliotek udział? Każda biblioteka ma inny program. Wspólnym hasłem jest hasło Wolno Czytać, które świetnie pasuje do naszej biblioteki, która kiedyś była sądem i więzieniem. W bibliotece znajdowało się więzienie, więc chociażby zaprosimy do zwiedzania biblioteki jako dawnego więzienia, dawnego sądu, po to, żeby pokazać kulisy biblioteki, jak ona teraz wygląda, to dawne więzienie. Poza tym w tej bibliotece odbywali karę ludzie za czytanie polskich książek. Tak? Filomaci pomorscy siedzieli za to, że czytali polskie książki, a dzisiaj, tak jak jest hasło Nocy Bibliotek, wolno czytać. Poza tym będziemy gościli pisarzy dla dzieci. Będzie gościła u nas Roxana Jędrzejewska-Wróbel. Zachęcamy rodziców z najmłodszymi czytelnikami do udziału w spotkaniach dla dzieci. Będą warsztaty plastyczne, będzie malowanie twarzy dla najmłodszych, a dla dorosłych będzie między innymi spotkanie z Markiem Fiedlerem, synem słynnego polskiego podróżnika Arkadego Fiedlera, który opowie o swoich podróżach z ojcem po Afryce, Ameryce Południowej i Północnej, o literaturze ojca, a poza tym będzie także spotkanie z dziennikarzem muzycznym, który opowie nam, będzie miał krótką prelekcję na temat, czy rok obalił komunizm. 4 czerwca obchodzimy rocznicę obalenia komunizmu w Polsce, więc też idealnie ta prelekcja składa się, wiąże się z tą datą. W ramach Nocy Bibliotek wręczane będą nagrody. Będziemy chcieli podziękować przedszkolakom, którzy współpracują z biblioteką i na tą okazję uczniowie, młodzież z kilku przedszkoli przygotowało prace plastyczne dla naszej biblioteki i będziemy tutaj, wykorzystamy tą także akcję do wręczania naszych nagród, a poza tym, jakże pan prezydent naszego miasta wręczy stypendia w dziedzinie kultury, nagrody za działalność w dziedzinie kultury, które przyznał, będą wręczane przez pana prezydenta także tej nocy.